pada. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Niedziela, 27 lipca i spadło tutaj razem z wczorajszym dniem 60 litrów wody. Przestało padać. Nawet momentami wychodzi tutaj słoneczko i grilla sobie robimy. W końcu dzień wolny, bo tak w tygodniu to rzuca się tam jakiś obiad robi, a często też bywa tak, że tylko odgrzewamy bądź robimy polowanie. Polowanie u nas to jest co kto złapie, to wtedy zje. No a niedziela to już tak bardziej możemy sobie tutaj czasowo pozwolić. No i tak wczoraj żeśmy zaplanowali tego grilla. Zaczęło padać gdzieś po północy i padało chyba do 10:30. I tak rano jak wstałam, ja mówię, aha, i już będziemy mieć grilla. A mamusia mówi, to waltance go zrobimy. Z tyłu przesuniemy i będziemy robić waltance. Nie, mamusiu? Tak. Jest grill. Jest, no pewno. A mamusia z miotłą. A co ty będziesz, odlatujesz? Odlatuję. Sprzęt każdej teściowej. Nie mężu? Nic nie będę mówił, to może być wykorzystane. Zwłaszcza ta miotła. Grilla zrobiłam, zjedliśmy. Właściwie to co z grilla żeśmy zjedli, bo grilla byłoby ciężko. No i przyznam się uczciwie, że lubię potrawy z grilla, mięso z grilla, ale jeżeli mam do wyboru jakąś surówkę, jarzynę, to zdecydowanie wolę surówkę, jarzynę, jakąś pieczoną cebulę. Uwielbiam pieczoną cebulę i tak jak robię szaszłyki, to mięsko wyjada tatuś Edziu, bo tatuś bardzo lubi szaszłyki, a ja cebulę i cebuli do szaszłyków daję ogrom. Co drugi kawałek mięsa jest taki gruby plaster cebuli i później ja cebulkę, oni mięsko. No i teraz wybrałam się tutaj przejść trochę na spacer, trochę pooglądać, no i zobaczyć jak wygląda ogród przede wszystkim. Czy tam czasem woda nie stoi po tym deszczu? Spadło go 60 litrów, to jest dosyć sporo. Z tym tylko, że nie był on nawalny, ulewny, padał kilka godzin, więc tutaj no to się wszystko rozłożyło i miało czas wsiąknąć. Myślę, że nie będzie źle. Edziu też przyjechał na pole zobaczyć do pszczółek, no bo tam trzeba zajrzeć, zaczyna kwitnąć intensywnie koniczyna teraz. Kwitnie słonecznik, ten później wysiewany, żmijowiec, facelia jeszcze kwitnie, no i to trzeba cały czas doglądać, jak one tam się zachowują, no i przede wszystkim zobaczyć do odkładów, które mamy, bo one potrzebują jedzenia. Ul taki, który już jest mocny, on sobie da rady, bo on cały czas nosi, a odkład jedzenia w ulu nie ma, no i tam jemu trzeba podkładać, także tam Edziu podjechał zobaczyć, bo to tak niby się zdaje pszczółka, pszczółka, ale wystarczy 1-2 dni się opuścić i taki odkład może po prostu padać już z głodu. No a jestem na ogrodzie. Woda nie stoi, ale mokro. Oj, oj, oj. Bagno. Bagno, zobaczcie. Znowu się noga topi. Tam dalej to już nawet nie dojdzie. Widać, że ta woda tutaj zalegała, stała, no ale wsiąkła. I momentalnie ziele, ale wyskoczyło. A jeszcze 2 dni temu było tak pięknie tutaj wyplewione. Widać rządki, rzodkiewki, koperku, buraczki. Tutaj mam fasolę posianą. Wszystko ładnie powschodziło, ale ziele też. Ziele też. Seler ślicznie wygląda. Bierze się teraz już wszystko do życia. Jest oplewiony. Wilgoci mu tu nie brakuje. O, tutaj jeszcze woda błyszczy pod wierzchem. O, to tam dalej nawet nie idę, bo jest to samo w cebuli, a jeszcze woda stoi. Pod wierzchem jeszcze się wszystko błyszczy. Oj, dolało. Dolało Reniu tutaj teraz znowu. No, ale to już nie jest to, co było z wiosny. No, taki mamy rok. Malinki przepięknie dojrzewają. Ale ich tutaj jest. Jutro trzeba będzie przyjść obrywać. No i myśleć już o
robieniu przetworów. Jest rabarbar. Malinki są, więc będziemy coś tutaj działać. Pyszne. Uwielbiam maliny. Nie lubię tych takich nasioneczek z malin i z truskawek, bo wchodzą mi między zęby i dostaję szału, ale daję sobie radę. Apetyt na te owoce jest większy, jak mój ból po nasionkach. Pyszności, a ile witamin? W dzień upalnego lata. Pycha, mam garść, idę dalej. O, jeszcze się uśmiechają tutaj dwie truskaweczki. Do malinek. Mam parę malinek, mam truskaweczki. Same pyszności. O, krwawnica pospolita. Bardzo cenne ziele w ziołolecznictwie. I pamiętam, jak z babcią tą krwawnicę żeśmy zbierały. Teraz jest już taka optymalnie ostateczna pora na pozyskiwanie krwawnicy. Rośnie ona bardzo intensywnie na bagnach, bo jej właśnie takim naturalnym środowiskiem jest środowisko, tereny bagienne. I tutaj u nas jeszcze kilka lat temu, jak były bagna, to tej krwawnicy było bardzo dużo. Aż fioletowo, jak ona zakwitła. Później te bagna wyschły przez suszę utrzymującą się i łąki bagienne były wykaszane tutaj przez nadleśnictwo, przez rolników i ta krwawnica przestała istnieć z tego względu, że była po prostu skoszona zawsze. To nie to, że ona przepadła, bo korzenie w ziemi są, tak jak tutaj widzieliście, ona się, gdzie nie jest skoszona, to ona się odnawia i kwitnie. Tam na bagnach widzę pojedyncze sztuki są. Kiedyś zioła stały bardzo wysoko w medycynie, praktycznie tylko nimi leczono. Później, no jak już wiemy, wszystko zaczęło iść w szalonym pędzie do przodu. Zioła zaczęły być wypierane przez różnego rodzaju gotowe komponenty. No i co? No jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, no to o kasę chodzi. Ktoś zaczął na tym zarabiać, a sami ludzie zaczęli to nakręcać, bo z wygody, trochę z niewiedzy, bo ta wiedza o ziołach zaczęła bardzo szybko zanikać, no bo po co ją przyswajać, skoro wszystko było w aptece i odeszliśmy od ziół do tego stopnia, że zrobił się deficyt wiedzy w tematyce zielarskiej. Dzisiaj jest ogromny powrót do zielarstwa, do ziół. No i dobrze, i tutaj powinniśmy sięgać po taką naturalną aptekę, leki z naturalnej apteki, dane nam od Pana Boga. No i krwawnica, ona ma niesamowite właściwości ściągające. No i jak sama nazwa już jej mówi, świadczy o tym, że jest ona pomocna dla kobiet, które mają bardzo obfite cykle menstruacyjne i dzięki temu, że ma niesamowite właściwości ściągające, pomaga powstrzymywać krwotoki. Też wydziela ona bardzo dużo śluzu. No i ktoś, kto cierpi na takie chroniczne zapalenia gardła, chrypki, jakieś takie nieżyty górnych dróg oddechowych, to krwawnica pomaga leczyć te stany. Sporządzić taką herbatę jest bardzo łatwo. Łyżka ziela krwawnicy, zalać szklanką wody i zagotować. Zagotować dosłownie chwilkę, jak zacznie to wrzeć, minutka, półtorej i odstawić na 30 minut. No i później można to pić między posiłkami 1, 2, nawet 3 razy, ale oczywiście tylko w trakcie dolegliwości kobiety, w trakcie menstruacji, no a jeżeli idzie o gardło, w trakcie tych problemów z gardłem, niezapobiegawczo, bo tutaj też nawet zioła, mimo że są naturalne, stosowane niewłaściwie, mogą doprowadzić do, wiecie, do, no jak to powiedzieć, do skutków niepożądanych.
ale jest pięknie. O, a tutaj są dziady. Pamiętacie to dziadostwo? Na razie to są dziadunie, takie małe, ale za niedługo będą dziady, które będą się przylepiały do wszystkiego i ciężko będzie je wyskubać ze spodni, z bluz, a nie daj Boże, żeby to się wkręciło we włosy. Rzep pospolity, a fachowo łopian. Bardzo cenna roślina w ziołolecznictwie. Kolejna już roślina bezcenna, która powinna się znaleźć na wyposażeniu domowej apteczki i w zamierzchłych czasach znajdowała się w apteczkach naszych babć. Korzeń łopianu jest bezcenny i pomaga on w takich zapaleniach, wspomaga leczenie zapalenia jamy ustnej, jakichś zapaleń pochwy u kobiet, czy chociażby nawet wspomaga leczenie biegunek. Jeżeli są takie nieżyty jelit, niestrawności, to właśnie na pary takie z korzenia łopianu są tutaj bardzo pomocne. No a w dawnej takiej kulturze ludowej zrywano łopian przed wschodem słońca, tuż o świcie, i robiono z niego wianki. Wierzono, że dzięki temu taki wianek zerwany, znaczy łopian zerwany przed wschodem słońca, zanim jeszcze poświeci na niego słońce dnia kolejnego, ma moc odpędzania złych mocy, złych takich duchów. A powieszony łopian przy wejściu domu pod sufitem miał chronić od różnego rodzaju nieszczęść. Dzisiaj może ktoś powie, że zabobony, ale kiedyś ludzie w te zabobony wierzyli, przestrzegali tego, stosowali. Ja też pamiętam, jak u mojej prababci w Szumiłowie, jak pojechałam, to wisiały wianki z ziół, wisiały pęki i zawsze jak gdzieś coś się zaczynało, też pamiętam, jak najadłam się tam czegoś z kuzynką, poszłyśmy do lasu i tutaj żeśmy skubnęły jakieś maliny, tutaj czegoś tam. Przyszłyśmy do domu, popiłyśmy zimną wodą, takiej dostałyśmy rewolucji żołądkowej, że oj, 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 mówię wam, królowe z tronu nie schodziły. I wtedy babcia właśnie mieliła korzeń łopianu i robiła nam taką herbatkę. W smaku takie sobie. Idzie to przeżyć. No i jagody oczywiście wtedy nam dawała. Też dobra jest gorzka czekolada, no ale kto w tamtych czasach miał gorzką czekoladę? No ludzie, podstawowych produktów nie szło zdobyć, a dopiero co czekoladę, nie? Ale ludzie się właśnie wspierali naturą i ziołami. Idę do Odry i ona płynie już tutaj, jak widzicie, te drzewa przed sobą. Na tych łąkach przyległych do koryta rzeki mieliśmy też kiedyś tutaj pola. Część było uprawnych, część było ornych. I zawsze z babcią przyjeżdżałam tutaj, później już z mamą, na zioła. Tu zbierałyśmy dziurawiec, krwawnik, kocankę, połącznik, czy chociażby nawet wrotycz, żmijowiec, no różnego rodzaju zioła. No i między innymi właśnie łopian, korzeń łopianu żeśmy tutaj pozyskiwali, wykopywaliśmy kłącze tataraku. Oj, zbierało się tego wszystkiego. Dużo ziół żeśmy sprzedawali. Czasy były ciężkie. Chodziłyśmy do szkoły. Rodzicom lekko nie było. Wyuczyć się w tamtych czasach, no to troszeczkę kosztowało. I rodzice, no nieźle musieli się natrudzić, żeby dziecko się wykształciło, żeby dać mu możliwość kształcenia się, zwłaszcza dzieci chłopskie miały ten start taki troszeczkę utrudniony, bo na wsi było zdecydowanie biedniej, zdecydowanie mniejsze źródło dochodu było, no i takim dzieciakom było dosyć ciężko w tamtych czasach, bo dzisiaj te warunki są w miarę wyrównane, czy na wsi, czy w mieście, ale kiedyś, no niestety, zdecydowany
zdecydowanie lepszy dostęp do nauki, oświaty, do różnego rodzaju wiedzy miały dzieci miejskie. Tak samo i my. No było ciężko. Też pamiętam, jak mama z tatą dwoili się i troili, żeby dać nam szkoły takie, jakie żeśmy chciały, żeby się wyuczyć. Na nic nam nie brakowało. Rodzice się starali. I wtedy mi się tak wydawało, że na wszystko jest. Ale dopiero dzisiaj, jak sama już mam dzieci, jak mam tych 50 lat, dopiero teraz, jak cofnę się tak z perspektywy czasu wstecz o tych kilkadziesiąt lat, jak moja mama z tatusiem nas kształcili, no to widzę, ile ich to kosztowało. Jak to było ciężko i nie tylko moim rodzicom, wszystkim tutaj we wsi było bardzo ciężko, aby posłać nas, moich rówieśników, moich kuzynów, kolegów, koleżanki do szkół wyżej. Było ciężko, naprawdę. A dzisiaj dostęp jest bardzo ułatwiony. No i nie chcą się uczyć. A kiedyś dzieci chciały, bo to też raz, że zdobywało się wiedzę. Kto chciał wiedzy, to naprawdę tej wiedzy łaknął. Ale to też było i takiego swoistego rodzaju wyrwanie się troszeczkę tutaj z tej takiej monotonii dla niektórych, z tej codzienności. No ja akurat nie kochałam tą codzienność i monotonię od zawsze, ale były osoby, które chciały się trochę wyrwać. No i możliwość uczenia się dawała im właśnie taki start ku, wedle ich mniemania, lepszemu światu. Doszłam już do Odry. Siedzę dosyć chwilkę i zerwał się wiatr. On wiał cały czas, ale teraz jest zdecydowanie silniejszy i woda coraz mocniej faluje, ale nie czuć takiego chłodu, bo nieraz jak tutaj przychodziłam, to czuć było chłód od Odry ciągło, a dzisiaj jest ciepło. Ten wiatr jest cieplutki i siedzi się bardzo przyjemnie. I tak przed chwileczką przymknęłam sobie oczy, słoneczko tutaj przygrzewa, zrobiło się cieplutko i poczułam się jak nad morzem. Przed chwilką tutaj przejechał ktoś na skuterze wodnym, no i jeszcze tylko brakuje banana, na którym się pływa, i tych takich okrzyków: kukurydza, lody, ciepłe naleśniki. No i może by było już takie, można powiedzieć, prawdziwe, nie? Ale fajnie tak siedzieć i nic nie robić, jak czas nie goni, nie ma z tyłu takiego przeświadczenia, że trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto. I ta cisza, ten spokój. Dużo ludzi jest dzisiaj tutaj. Tak szłam dosyć kawałek, mam tu kilka takich ulubionych miejsc i powiem Wam, że wszystkie były zajęte i taka myśl, co oni tutaj wszyscy robią. No a po chwili taka konsternacja przyszła, no jak to co, to samo co ty, Renia. Szukają odpoczynku, takiej ciszy. I tutaj teraz tak mi się trochę uśmiechnęło pod nosem, bo mówię, ludzie ze wsi szukają ciszy. Do czego to doszło? I tak jak tutaj przed chwileczką mówiłam, że kto chciał się kształcić, to się kształcił, było ciężko. Zwłaszcza, że komunikacja była utrudniona, bo w mieście, wiadomo, tramwaje, autobusy, środki komunikacji są i były dosyć mocno rozwinięte. Na wsiach niestety nie. Dojazd do szkół był utrudniony, trzeba było wynajmować internet. To się wiązało z kosztami, nie każdego było stać, nie każdy dostał ten internet za darmo. No i było ciężko, ale kto chciał, rodzice się sprężyli, naprawdę krwawicę swoją oddali, żeby te dzieci się wyuczyły, to się wyuczył, poszedł do świata lepszego, bo no niestety taka jest prawda, że ludzie ze wsi uciekali masowo. W latach już tak powiedzmy 90. to już była masowa ucieczka ludzi ze wsi do miast, chcieli lepszego życia, bo w mieście widzieli lepsze perspektywy do rozwoju, możliwość pracy, bo na wsiach jednak tych zakładów nie było.
rolnictwo zaczęło już jako tako małe padać, przebranżawiano się na mono i wtedy zaczęły powstawać takie dosyć duże, wielkoobszarowe gospodarstwa, na których pracowała powiedzmy jedna rodzina, a reszta musiała szukać już pracy. Czasy się zmieniły, a dzisiaj jest na odwrót. Ludzie z miasta szukają miejsca na wsi, chcą ciszy, chcą spokoju. Gdzieś to wszystko się zmieniło, jednak czas pokazał, że ta ucieczka nie wyszła na dobre. Miasto jest bardzo dobrą perspektywą do, powiedzmy, może zarobku. Jest lepszy dostęp do kultury, cywilizacji, ale wieś daje tak naprawdę ukojenie psychiczne. Ludzie na wsi są mniej chyba sfrustrowani, mniej tacy obojętni, bardziej są otwarci na drugiego człowieka. I dzisiaj zrobił się powrót na wieś. I z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony wiecie, co mnie kłuje, razi i bulwersuje, że ludzie, którzy dzisiaj wracają na wieś z tej wsi, niejednokrotnie pochodzili, pochodzą. I dzisiaj, będąc trochę w mieście, wracają, czy ich potomkowie, czy w ogóle obcy ludzie, i narzucają swoje warunki. Ostatnio głośna sprawa, też nawet ktoś tutaj z Was podesłał mi link, jak rolnicy koszą teraz zboże, a ludzie, którzy przeprowadzili się z miasta na wieś, wybudowali sobie domki, nasyłają policję. No, fakt jest faktem, że ci rolnicy kosili w nocy po godzinie 10, ale ludzie, to są żniwa. To jest koszenie chleba, zbiór zboża. Tutaj nie można sobie pracować do godziny 10, cisza nocna, i później pojedziemy drugiego dnia, bo drugiego dnia już może być deszcz, może przyjść grad, już nie będzie tych warunków takich odpowiednich do zbioru tego ziarna. Jest przestój, są nerwy. Niejednokrotnie później takiego ziarna już się nie zbierze. I tutaj moje oburzenie jest naprawdę wielkie, bo to jest brak zrozumienia. Tym bardziej, że aglomeracja miejska, dobrze, obowiązuje cisza, jest cisza. Ale czy aby na pewno nie jeżdżą tramwaje w nocy, nie jeżdżą pociągi, nie ma ruchu na ulicach? No też jest, bo ktoś pracuje. Ktoś musi iść do pracy, jeden śpi, drugi pracuje. No tak ten świat jest urządzony. A na wsi? Chce się zmieniać ten ład. Na wsi zabudowania są terenem wiejskim. Teren wiejski jest miejscem pracy dla wielu innych ludzi. I weźcie tak pod uwagę, że coś, co dla jednego jest miejscem wypoczynku, dla drugiego jest miejscem pracy. No trochę tolerancji. No mnie to, powiem szczerze, zbulwersowało, nie tylko mnie, bo i wiele osób. Na wsi nie ma czegoś takiego jak cisza nocna. No owszem, jeżeli jest okres bez takich prac nawalnych jak sianokosy czy żniwa, to dobrze, no przecież nikt nie jedzie po nocy, się nie tłucze po polu, no chyba że jest orka, ma tych 100-200 hektarów, to i orać musi, no bo się nie wyrobi. No to ja to wszystko też jestem w stanie zrozumieć i rozumiem, bo jestem też poniekąd rolnikiem i te sytuacje znam. No ale coś takiego, że bo się kurzy, bo jest hałas, bo w nocy jeżdżą ciągniki z przyczepami. No ludzie, kiedyś do wszystkiego podchodziło się z szacunkiem, z czcią, przede wszystkim do drugiego człowieka, do jego pracy. I tutaj teraz już tak abstrahując od tematu wsi, rolnictwa, do każdego, czy to była pielęgniarka, policjant, nauczyciel, rolnik, piekarz, każdy miał poszanowanie, bo wszyscy tak naprawdę jesteśmy złączeni w tym kręgu, wszyscy jesteśmy bardzo zależni od siebie. Nie będzie rolnika, nie będzie piekarza, nie będzie piekarza, nie będzie sklepikarza, nie będzie sklepikarza, nie będzie młynarza. No i to się wszystko tak napędza, no może nie w tej kolejności, bo młynarz jest zaraz po rolniku, ale jest transportowiec, są firmy, które produkują części do maszyn rolniczych. No to jest wszystko naprawdę ściśle ze sobą powiązane i no tutaj chyba troszeczkę żeśmy się zagalopowali w tym pędzie, w tym świecie.
I to tak naprawdę donikąd nas nie prowadzi. Widzimy, co się dzieje. No, także tutaj chyba należałoby się ostro zatrzymać i przemyśleć, przewartościować to wszystko. Tak mi się chyba wydaje. Właśnie jedzie Edziu. No i jedziemy już do domciu. Edziu po mnie tutaj przyjechał. Nie miał innego wyjścia. No raczej nie. I jak tam u pszczółek? No, coś tam trochę przybywa, to jeszcze się nie ma co zwijać tak. Jeszcze jest szansa, że może coś przyniosą. No, jeszcze tam kwitnie, zwłaszcza, jeszcze że teraz głoszą trochę pogody. Z półtora tygodnia pogody bez deszczu, to jeszcze wilgoci jest, to jeszcze może jest masa kwiatu jeszcze takiego. Także szansa na miodzik jeszcze jest, że jeszcze nam coś przyniosą. Może spać się pokaże, także to... Czekamy. Nie ma się to jeszcze, nie ma jeszcze się tak co zwije z zakończeniem tego sezonu, no aczkolwiek to już tam cudów raczej nie będzie. No ale jeszcze na coś tam liczymy, a jak będzie to zobaczymy. Dzisiaj dzień fajny w sumie, mimo że popadało to taki, później zrobił się odpowiedni, żeby wyjść właśnie z domu, zajrzeć do tych pszczół. Ja tutaj przeszłam się do Odry, bo już dosyć dawno nie byłam na takiej, na takim wypadzie. Pracy było sporo, no teraz może już troszeczkę częściej będzie można sobie pozwolić na takie wyjścia w teren, mam nadzieję. Zobaczymy, jak to będzie. No i cóż, życzę Wam wszystkim takich właśnie fajnych chwil spędzonych na łonie natury i przewartościowania trochę tego wszystkiego. A na dzień dzisiejszy dużo uśmiechu, radości i do następnego.